wynikach monitoringu jakości powietrza. Państwo te wyniki zapewne znacie. Ja miałam dostęp do nich przez stronę internetową z wrocławskiego WIOŚ-u. Jeżeli chodzi o rok 2013, na fioletowo tutaj zaznaczony jest roczny przebieg średnich dobowych wartości arsenu. Na zielono dla Głogowa, natomiast na zielono dla Polkowic. Tutaj widzicie Państwo na tym wykresie, że w 2013 roku najwyższe stężenie rzędu 50 nanogramów w metrze sześciennym, tutaj właśnie widzimy, wyznaczono 1 maja 2013 roku. Jeśli chodzi o rok 2014, w punkcie pomiarowym w Głogowie na ulicy Norwida stwierdzono wartość średnią roczną przekroczoną 233%. I tutaj najświeższe dane z 2015 roku, które właśnie ściągnęłam ostatnio dla stacji Głogów, ulica Wita Stwosza. Tutaj widać, że najwyższe stężenie arsenu oznaczono w kwietniu i wynosi ono, możemy je tutaj odczytać z tej tabeli, 27 nanogramów w metrze sześciennym. W pozostałych miesiącach to stężenie było niższe, ale wyższe niż wartość średnia docelowa 6 nanogramów w metrze sześciennym, którą zaznaczyłam tutaj na tym wykresie czerwoną linię. A tutaj bardzo ciekawe zestawienie, ponieważ są to dane pomiarowe nie tylko dla arsenu, ale dla pozostałych dwóch metali ciężkich, a mianowicie dla ołowiu i kadmu. Wykres niebieski to arsen, wykres, nie wiem jak w jakich kolorach Państwo go widzicie, czyli wykres fioletowy to arsen, ten wykres taki habrowy na górze to ołów i na żółto kadmu. Widać, że te wykresy ściśle korelują ze sobą, a więc wyraźnie widać, że jak rośnie stężenie arsenu, rośnie i stężenie ołowiu i kadmu. Widzicie Państwo, że w tych samych miejscach na wykresie możemy obserwować maksima, jak i minima stężeń ołowiu, arsenu i kadmu, czyli raczej wskazywałoby na to, że jest to ten sam emitor w przypadku wszystkich tych trzech metali ciężkich w powietrzu atmosferycznym w Głogowie. A tutaj takie ciekawe dane, do których dotarłam, są to dane opublikowane w 2012 przez Eurostat. Jest to średnie stężenie arsenu w 2012 roku w Europie i tutaj, nie wiem też jakie Państwo macie kolory, odwrócę się w takim razie. Widzicie Państwo na zielono, są to te punkty, gdzie stężenie arsenu wynosi poniżej 1 nanogram w metrze sześciennym. Tutaj ten jasno zielony to 1,3 nanograma w metrze sześciennym. Żółty 3,6 nanograma w metrze sześciennym. Ten jasno czerwony 6,9. I ciemnoczerwony powyżej 9 nanogramów na metr sześcienny. Tutaj widzicie Państwo trzy punkty czerwone w całej Europie. Czyli no, pewnie Głogów i okolice, no trudno powiedzieć, Legnica, Podgorzice, tak? Tutaj to jest Belgia, jak sprawdziłam, tam jest też Hutaj kopalnia, która emituje arsen w stężeniach właśnie rzędu 9 nanogramów w metrze sześciennym. I tutaj jeszcze, no tutaj może na tym dużym zdjęciu źle widać, ale u mnie widać lepiej. To jest taki punkt właśnie tutaj na zachodzie Hiszpanii. Tu są właśnie te zakłady ceramiczne, gdzie udało obniżyć zawartość arsenu w powietrzu atmosferycznym, ale nadal ona jest dość wysoka. W jednym z raportów stwierdzono, że uwzględniając zróżnicowanie terytorialne, można stwierdzić, że długotrwałe problemy zdrowotne najczęściej występowały w Polsce u mieszkańców województwa łódzkiego, lubelskiego oraz właśnie dolnośląskiego. Jeśli chodzi o astmę, województwo dolnośląskie zajęło 5. miejsce, chorobę wieńcową 6., wysokie ciśnienie krwi 5.,
I wreszcie, jeśli chodzi o przypadki cukrzycy, czwarte miejsce spośród 16 województw w Polsce. Dalej, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, trzecie miejsce, przewlekłe choroby nerek, trzecie miejsce, choroby tarczycy, trzecie miejsce. No tutaj też występowanie przewlekłych stanów lękowych, też województwo dolnośląskie zajęło trzecie miejsce, również jeśli chodzi o choroby prostaty, też Dolnośląskie jest na trzecim miejscu. A tutaj na mapce widzimy zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2011 roku na 100 tysięcy ludności z uwzględnieniem podziału terytorialnego. I tak, w 2011 roku największą zachorowalność na nowotwory złośliwe stwierdzono u mieszkańców województwa dolnośląskiego i było to 411 zachorowań na 100 tysięcy ludności, przy czym prawie 55% wszystkich nowotworów złośliwych wykrytych w 2011 stanowiły nowotwory w narządach układu pokarmowego, oddechowego oraz w narządach płciowych. Zrobiono też tam takie zestawienie porównawcze z rokiem 2010 i najszybciej w porównaniu z 2010 wzrosła liczba nowo wykrytych nowotworów u mieszkańców województw małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zależność pomiarów, jeżeli chodzi o ołów, kadm i arsen. Nie wiem, bo ja nie jestem naukowcem, nie jestem człowiekiem, który ma prawo oceniać, ale same te wykresy, które pani przedstawiała, no one dużo dają do myślenia, prawda? No przynajmniej dla mnie dużo dają do myślenia. I jeszcze tak krótko, my w tym roku jeszcze wykonamy razem z powiatem bogowskim badania gleby. Powiat wykona badania gruntów rolnych. Spotkaliśmy się niedawno ze starostą i ustaliliśmy, że on zbada grunty rolne, a my zbadamy przestrzenie w mieście, te zurbanizowane, tam gdzie się bawią właśnie nasze dzieci. Pani tu powiedziała o dzieciach, które wracają, muszą mieć ręce, bo ten kurz, ten pył, no, może spowodować, że to jeszcze będziemy badać. To wszystko, no, myślę, da nam dużo do myślenia i da nam wytyczną na przyszłość. Decyzję na pewno podejmie urząd, prawda? Myśmy tak wystąpili jako komisja o to, żebyśmy też mieli jak gdyby możliwość zapoznania się z ofertami firm, które chciałyby wykonać taką ofertę. Może to jest takie trochę zadziwiające, ale każda z instytucji, które się przedstawiły, zaprezentowała jakiś kawałek tam wiedzy innej niż inne tak naprawdę. Mhm. Jedna mówiła, że nie ma narażenia na tarczycę, nie powoduje to żadnego. Dzisiaj Instytut Medycyny Pracy mówił, że jest takie narażenie. Podjęliśmy taką decyzję, że musimy się też wspólnie z panem prezydentem, my jako komisja spotkać i wypracować model tego, co tak naprawdę chcemy. Ja na pewno chciałbym uniknąć tego, żebyśmy, znaczy bardzo bym chciał, żebyśmy krytycznie spojrzeli na problem i nawet szczególnie go podrysowali i wykazali taką nadpobudliwość, jeśli chodzi o problem, bo dzisiaj trudno jest oszacować, bo dla nas najważniejszą rzeczą, czy te 16 nanogramów, które dzisiaj jest w Głogowie, które przekracza 300% normy, czy to jest szkodliwe, no i bo to jest clue odpowiedzi na tego. Widzimy narażenie, widzimy normę, i tyle, a tak naprawdę i później wypracowanie jakiegoś modelu, jeśli do tego dojdziemy, że jest takie realne i udowodnimy, bo to jest bardzo żenujące, że musimy udowadniać, że to jest tak, że to jest szkodliwe, wypracujemy jakiś model przeciwdziałania temu. I może to będzie jakiś model nacisku znowu na służby Urzędu Marszałkowskiego, NFZ, o skierowanie jakichś dodatkowych środków dla mieszkańców Głogowa tytułem ochrony zdrowia.